Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Jak widzicie, jesteśmy na specjalnej parceli, publicznej oczywiście, na naszych wakacjach. Ściągnęłam ją specjalnie z internetu, by było ładnie, by Natasza i Wolfgang mieli oczywiście idealny ślub, bo to wszystko w tym chodzi. Pomyślałam, że właśnie wakacje i ta plaża i ten klimat, fajna okazja, żeby właśnie zorganizować im takie małą uroczystość. Natasza już tutaj w welonie chodzi od rana. Tak, ja ich ogarnęłam sobie w domu, żeby wszyscy się dobrze czuli, żebyśmy mogli właśnie spędzić ten dzień cały tutaj, w tym miejscu. No i mam nadzieję, że wszystko wypali, chociaż z Simsami to nigdy nie wiadomo. Tutaj jak na razie to każdy robi co chce, z tego co widzę. Tutaj dzieciaki bawią się poduszkami. Tak. Berenika coś tam gada z kimś, tutaj ktoś gra na czymś. Wy tego nie słyszycie oczywiście, ponieważ dogrywam teraz swoją narrację znowu. Przynajmniej na początku, nie wiem jak będzie później. Będzie tak w tym odcinku część chyba dograna, a część będzie po prostu z rozgrywki, ponieważ znowu mi się głos... Były zakłócenia, więc muszę to dograć. No i cóż, szykujemy się do tego ślubu. Tutaj czas, żeby wszystkich przebrać w stroje wizytowe, bo chciałam, żeby wszyscy ładnie wyglądali. Nie tylko Natasza i Wolfgang, ale też cała reszta tutaj ludzi. To nie są nasi goście, wiadomo, ale skoro jest taka opcja, że mogą wszyscy być na wizytowo ubrani dzięki temu modowi, którego mam, to skorzystam z tego i przebiorę ich wszystkich. Tak, teraz tylko znaleźć trzeba wizytowe ubranie. Okej, okay. No i wszyscy powinni być pięknie ubrani. Nie wszyscy są naszymi gośćmi, ale nie wszyscy ładnie wyglądają. Ja mam pokazać tę Nataszkę i zamiast... Patrzcie na to, panna młoda, normalnie daje czadu na wiolonczeli, czy co to jest. Troszkę mi się źle ustawiła, ale... zdjęcia mogę zrobić. A Wolfgang, o, odkrywa w sobie oczywiście duszę artysty. Po prostu, jak żeby inaczej, kurczę, bele. Troszkę mi przeszkadzają te lampki. Już go nie słychać. Nic. Ale myślę, że później sobie pośpiewają. A teraz po prostu weźmiemy ślub, więc zanim oczywiście wszyscy stracą swoje nastroje, więc chciałabym, żebyście sobie usiedli tu, dzieci moje drogie. Mam nadzieję, że się pomieścicie. Pierwszy rząd dla naszych dzieciaków. Was zapraszam tu. Zapraszam. Czy ja mogę jakoś to obniżyć? Tak średnio, dobra. Damy radę. Nie wiem, czy kojarzycie to miejsce, ale dokładnie na tej samej parceli brała ślub Balbina ze Sławkiem. Możecie to zobaczyć w jednym z odcinków takich bonusowych. I co, nie usiądziesz? Powinniście się tu zmieścić. Chyba jednak nie. Dokąd poszedłeś? Nie, nie ma żadnego rzucania piłką. Siadasz tu. Na kamieniu. A ty tu. Co to jest? Rodzice biorą ślub. Troszkę wykażcie się. No, do diabła. Siedzieć mi na tyłkach. No. Zajęłaś miejsce, Berenice. No. No. Czekajcie. Musi być zdjęcie ładne. Przecież. Bo jak żeby inaczej? Taką chwilę trzeba uwiecznić. Nataszka w końcu wychodzi za mąż. I nasza rodzinka będzie już pełna. Idealnie. Jest 17, więc zaraz się powinno ściemnić. No to co, zaczynamy tą ceremonię. Czekacie jeszcze na gości? Ale wiecie, że oni są dla was obcy. Ale ktoś jednak przyjdzie. Ibsen. Nie było ty. Ma fiszon. Lefra tam lakino. Wobo tyle wamony. Uwał. Ibadza. Ebadza. Jak romantiko. Dobra. Tak, ulega. Ooo,
Chodźcie tu jeszcze do mnie. Jakiś bujoczek. Romantyczny. Namiętny. Dobra, pora pokroić tort. Aha, bo troszkę za nisko zeszłam. Tutaj jest torcik, więc proszę. Może bardziej pasuje, żeby ona pokroiła. Teraz nic nie korzystaj. Już chyba naoglądaliście się tego ślubu. O kurczę, nie oglądaliście tego w ogóle. Chodźcie tu. Czemu żeś tak stanął za jej plecami? A nie, znowu zaczną wnosić mi toasty. Dobrze, chociaż... Naprawdę, uwielbiam to w Simsach. No oczywiście. Zero delikatności. Tak, kochani, imprezka się nam tutaj rozkręca. Widzę, tutaj jakieś toaściki sobie wznoszą. Berenika, kurczę, wzięła się za szampana. Nie żeby była jeszcze za młoda, wcale. Widzę, że się nam dziewczyna rozkręciła po prostu. Ale cóż. Tam już poszli jeść torcika. Jakiś dziadek w ogóle tutaj się przyssał teraz do szampana. O, i mamy piękny wieczór. Wszyscy sobie teraz będą jedli. A ja tutaj szukam jakiejś muzyki, bo niestety nie ma nic do grania. Są tylko instrumenty, a na żywo nikt nam nie chciał zagrać. Przynajmniej na razie. Tutaj dziadek wlazł w stół po prostu. Genialne. Bo czemu by nie? Tutaj Nataszka niech poda jedzonko. A ja tutaj szukam szampana. Bo zniknął mi ten szampan, a chciałam wznieść toast. Ale cóż, widocznie się rozpłynął w powietrzu. Ten dziadek coś z nim zrobił, na pewno gdzieś skitrał pod stołem. Na pewno tak było. Nie bez powodu się tam zabagował. No i cóż, moi drodzy, imprezka trwa. Niestety chwilowo nie możecie jej słyszeć. Bo oczywiście w tym momencie dogrywam głos. Pewnie zauważycie różnicę między tym, a jak dogrywam, a jak było w czasie rozgrywki. Ale niestety trzeba sobie jakoś radzić. Mam nadzieję, że kolejne nagranie już mi wyjdzie normalnie, bo po prostu oszaleję. Ten mały w śmieciach stoi po prostu super. Ktoś nam wywalił śmieci na ślubie. O, jak romantycznie. Troszkę miłości jeszcze od Wolfganga i Ataszki. Pięknie. Oczywiście fotki na pamiątkę. Teraz troszkę rozrywki. Teraz troszkę rozrywki, żeby rozruszać tą imprezę. Niech trochę sobie pośpiewają. Nie ma żadnej muzyki, więc wiecie, trzeba sobie jakoś radzić. Tak. Nataszka i Wolfgang będą śpiewać karaoke razem. I tutaj zaraz się będę po prostu zachwycać, jak ona ładnie śpiewa, moi drodzy, bo nawet nie wiedziałam, że Natasza tak potrafi śpiewać. Wolfgang już gorzej sobie radził, no ale cóż. Ona ma chyba na 10 poziomie kreatywność, także nie ma się co dziwić, że jej tak dobrze idzie. Zaraz zresztą będziecie mogli chyba posłuchać kawałek. Jak mi się uda oczywiście, bo... Romantycznie. Natasza nawet ładnie śpiewa. To dlatego, że ona ma chyba na 10 poziomie artystycznym, nie? Jeszcze nie słyszałam, jak tutaj ładnie synowie śpiewają. Troszkę zaraz będzie na solo. Chcę jej posłuchać. Zdecydowanie chcę jej posłuchać. Myślę, że wy też chcecie jej posłuchać, prawda? Dzieci
się tu bawią. O, nie można nic zamówić. O, trzeba walać na tego szarlatana. Czujecie się dobrze, Mary? Tak. Skończyliście? To dawaj solo, bo chcecie posłuchać. OMG! Czy wy to widzicie? Dlaczego ty płaczesz? Nie chciałeś tego, czy co? Jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby ktoś w klinice tak śpiewał pięknie. Natasza gwiazdą na weselu. Dzieciaki, chodźcie posłuchać, jak mama śpiewa. Kurczę, przeszkadzają mi te wszystkie tutaj zwisające. Dobra, Nataszka dalej nam tutaj szaleje. Tutaj był bis. Oczywiście drugi raz sobie śpiewa. Teraz zwołam dzieciaków, żeby... Dzieciaki, żeby sobie pooglądały, jak ich mama szaleje tutaj przy mikrofonie. Niech zobaczą, jaką mają zdolną mamuśkę. Tak, już raczej do końca będę musiała dograć tę narrację, także już nie będzie dziwnych zmian. Tak, niestety maluchy już nam tutaj zaczynają wymiękać, śmierdzieć, energię tracić i wszystko, więc jest niezbyt fajnie. Natasza wywija na parkiecie po prostu jeszcze. Tutaj nam Berenika też zaczęła dogrywać na gitarze, to w ogóle się zrobił harmider. Wszystko ze wszystkim pomieszane. No ale przynajmniej się coś działo, przynajmniej było jakaś rozrywka na tym weselu i zabawa, nie? Także myślę, że Natasza i Wolfgang są bardzo zadowoleni z takiego przebiegu sytuacji. No niestety dzieciaki już zaczynają krzyczeć, że mają dość, dlatego zaraz będziemy się też zbierać do domu, ale chyba jeszcze ich troszkę przetrzymam. Poprawię im tutaj ich higienę kodem, żeby wytrzymali jeszcze chwilę, bo chciałam, żeby Natasza i Wolfgang trochę potańczyli i jeszcze im zrobiłam ładne zdjęcia, więc to za chwilkę się wydarzy. Wolfgang tutaj tańczy przed Weroniką. Z Nataszką. Focia, pewnie. Co innego może być, jak nie focia. Tutaj kazałam Berenice, żeby grała dalej na innym instrumencie też, bo już wiecie, to było jedyne źródło naszej muzyki, więc chciałam, żeby nie przestawała. Nie ma tu jak córka grająca na weselu, bo nie ma innej możliwości. No i teraz Nataszka i Wolfgang sobie tańczą pięknie, a Nataszka nadepnie Wolfgangowi zaraz na stopy, o, właśnie tak, i on już nie chce, mówi, depczesz mi po nogach, więc nie będę z tobą tańczył, naucz się najpierw tańczyć, potrafisz śpiewać, to się naucz tańczyć, tak. Nie ma to tamto, no oni też już tutaj powoli są zmęczeni i niezadowoleni, więc miałam się zbierać do domu z nimi wszystkimi powoli, ale jednak stwierdziłam, że im... Kodem podniosę trochę tych potrzeb. O, dzieciaki właśnie takie zmęczone są, że biją się na poduszki. Tak, właśnie tak to skomentowałam, że tacy są zmęczeni. No ale przynajmniej dobrze się bawią nadal. Także ja jestem zadowolona mimo wszystko, mimo tych wszystkich trudności. Nawet mi to wszystko się udało. I no szkoda tylko, że mam problemy z mikrofonem, że muszę teraz wszystko dogrywać. No nie jest to moja ulubiona część nagrywania, gdy muszę drugi raz podkładać swój głos. Poza tym nie ma to jak naturalna reakcja w czasie gry, bo to jest chyba najlepsze w tym wszystkim. O, i tutaj nam wszystko pogasło w ogóle, bo chyba zamykają ten lokal, ale ja zapalę zaraz światło z powrotem, nie ma to tamto. Nie będą mi tutaj gasić światła, jak ja jeszcze nie skończyłam. W sumie jest druga w nocy, więc wiecie, to normalne całkiem. Chciałam tutaj właśnie, żeby Natasza i Wolfgang jeszcze na plaży troszkę się pomijali, żebym im mogła zrobić ładne zdjęcia. O, właśnie tutaj poprawiłam higienę im, żeby nie krzyczeli. Żeby jeszcze mi wytrzymali na tę chwilę, bo wiadomo, zaraz i tak pójdą spać i ten dzień się skończy, ale zależało mi jeszcze na kilku romantycznych interakcjach i na kilku zdjęciach. Tutaj dzieciakom też podnoszę, żeby wytrzymało jeszcze chwilę. Taki wyjątkowy dzień można sobie, myślę, pozwolić.
na taki mały cheat. To ja chciałam, żeby Wolfgang usiadł obok Nataszy, ale on nie chciał. Nie wiem, po prostu nie chciał usiąść i tyle. Coś mu tam przeszkadzało widocznie i cóż. W końcu wstali obydwoje i będę im kazała zaraz pewnie chyba tańczyć albo się całować. Coś romantycznego. A Wolfgang się cały czas martwi, bo ma poziom aspiracji na czerwono, więc niestety jest niezbyt zadowolony, no ale nie miałam kiedy mu spełniać pragnień, bo wiadomo, teraz skupiałam się na ślubie przez ten cały dzień. O, jeszcze chwilka, jeszcze troszkę romansowania na plaży i zaraz idziemy do domciu spać. A tamten krzyczy znowu, coś im nie pasowało, no ale jak to Simpson, zawsze coś będzie nie tak. Teraz romantyczny taniec na plaży. Uwielbiam to, po prostu uwielbiam. Babina i Sławek też mieli taki taniec. No bo musi być wszystko pięknie. Może się wszystko sypać w Simsach, ale ślub musi być idealny po prostu i tyle. To jest wyjątkowy czas dla Nataszy. Znalazła miłość swojego życia, ojca dla swoich adoptowanych dzieci i musi być pięknie. Teraz będą prawdziwą, szczęśliwą rodziną. Jak wrócimy sobie, to adoptujemy pewnie kolejne dziecko i będzie fajnie, bo przypuszczam, że nie zostaniemy długo. Nie zostaniemy długo na tych wakacjach, ponieważ bardzo dużo płacimy za hotel i nie wiem, czy mnie w ogóle będzie stać, żeby opłacić go na końcu. Więc prawdopodobnie to jest ostatnia nasza noc w tym miejscu. Pewnie w przyszłym odcinku jeszcze będzie jeden dzień chyba z wakacji, ale raczej nie będziemy już tu nocować, niestety. Przeliczyłam się troszkę, mogłam jeszcze raz Gina zawołać, ale no dobra. Mówi się, tu mnożyje się dalej, będzie trzeba to potem wszystko odpracować. Mam tylko nadzieję, że będzie mnie stać, żeby zapłacić za ten hotel. Na koniec, bo nawet nie wiem, co się stanie, jeśli nie będę miała pieniędzy. Nigdy mi się to nie zdarzyło, także zobaczymy. No ale teraz już koniec tego dobrego. Już widzę, że wszystkich zbieram do domu. Także będę się z wami już powoli żegnała, bo nie wracam już... Nie nagrywam już w hotelu, bo tam wszystkich tylko ogarnę i położę ich spać, więc my się będziemy słyszeć już w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy coś porobić przed powrotem do domu. No i to byłoby na tyle w sumie. Tak, także do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!